kraju. Życzę wszystkim państwom serdeczną happy birthday z okazji wszystkich świąt i szczęśliwego nowego roku. Jak widać, perkusistę grupę Quintet zdradza żona, a teraz, żeby nie przedłużać, opowiem dowcip. Dlaczego jak kogoś zdradza żona, to ma takie ogi? To nie ogi, tylko taka czapka! A teraz zapraszam pierwszego gościa, pan Dieter z grupy Water. Zapraszamy! Dzień dobry, panie Andrzeju. I od razu takie pierwsze pytanie, czy lubisz pan święta? No pewnie, ja i wszyscy w grupie Water traktujemy święta jako taki wyjątkowy okres. Bardzo się cieszymy i radujemy na niego. Na dowód tego proszę zwrócić też uwagę na koncertach, jakie gramy w okresie świątecznym. W gitarach zamiast strun mamy powkręcane anielskie włosie, w basie są takie łańcuchy z krepiny zamiast strun, a w perkusji są specjalne talerze takie z barszczem wigilijnym. A Wielkanoc też tak lubicie? Ależ oczywiście, na Wielkanoc wszyscy sobie malujemy jajka nawzajem. Ja miałem takie różki pomalowane, Andrzej miał kolce takie z krepiny, a Błażej... Nie, to nie te święta, zostawmy ten temat. Czy kupujecie sobie prezenty pod choinkę, a jeśli tak, to jakie? O, no to się pochwalę, że Andrzej ostatnio mi taką szopkę z modeliny zrobił, więc ja, żeby nie pozostawać dłużnym, zrobiłem mu laskę taką dla Mikołaja, bo on się często lubi przebierać. A czy w zespole urządzacie sobie wigilijną wieczerzę? No to na przykład w zeszłym roku byliśmy akurat na tournée po Rumunii w czasie świąt i zostaliśmy zaproszeni na taką tradycyjną kolację wigilijną z 6 potraw, gdzie między innymi był barszcz z nietoperzy. No i tutaj też zwróciłbym uwagę na taką tradycję, że było oczywiście przygotowanych 6 pustych nakryć dla niewidomych gości. A może masz pan jakieś takie wesołe historyjki związane ze świętami? No to jest taka jedna historia, faktycznie. Jak państwo wszyscy wiecie i panie Andrzeju, w wigilijną noc zwierzęta potrafią mówić ludzkim głosem i tak było też w przypadku mojej historii. No z żoną położyliśmy się już w wigilijną noc spać, a tu nagle wrzaski, takie krzyki. Przeraziliśmy się, zaczęliśmy biegać po mieszkaniu, co to się dzieje, szukamy, a tu się nagle okazało, że to nam się glonojad rozwrzeszczał. Tylko nie bardzo można było zrozumieć, co mówi, bo tak był do szyby przyklejony i to... O. No nie za bardzo wesoła była ta historyjka. Nie wiem, myśmy się z żoną ubawili. Dobra, to zmienimy teraz temat i niech pan powie, czy ubiera pan choinkę i w ogóle, czy przystaje pan mieszkanie na święta. No to tak normalnie chyba, jak każdy, prawda, ubieramy w łańcuchy, ćwieki, gwoździe, żyletki, zamiast gwiazdy oczywiście potłuczone talerze. W zeszłym roku miał być potłuczony dzbanek, ale żona nie dała potłuc. No to mi się w ogóle nie podobała ta choinka, nie wchodziłem w ogóle do pokoju. Na szczęście byłem wtedy w Rumunii. Dobra. A ciekaw jestem, czy pojawi się u państwa karp na wigilijnym stole. No ależ oczywiście, że się pojawia. Z tym, że wiąże się z tym pewien problem też, bo ja nie mam sumienia, żeby tak karpia wziąć w łeb i zabić. Także wyczytałem w internecie taki humanitarny sposób, żeby zabijać prądem. I wrzucam codziennie do wanny baterie paluszki takie, żeby go nie straszyć to po jednej dziennie. To chyba strasznie dużo musisz pan tych bateriów nawrzucać. No, ostatnio zdech przy trzeciej, bo go w oko trafiłem. No dobra, to przejdźmy teraz do takiego standardowego pytania i niech pan zanuci jakieś swoje ulubione piosenki. O, bardzo chętnie. Ostatnio moja ulubiona to jest taka piosenka Morbid Angel. Tak mniej więcej leci. Albo jeszcze na palmu lubię taką jedną. O. No ale tak jak się przed programem umawialiśmy, miały to być takie świąteczne piosenki. No były. No dobra, bo widzę, że czas antenowy się goni, to żeby nie przedłużać więcej, zapraszamy na scenę. No to będzie taka piosenka z naszego ostatniego świątecznego albumu grupy Water, Tot Before Das Grigstmas. Co
Przeludowe kleje pasterze, grając od siebie ciuteczku na lisze. Fala na wysokości, fala na zachodzi. Opuku na ziemi, opuku na ziemi. Masz pokój na ziemi, opuku na ziemi, opuku na ziemi. Ulajże ulubione. Tym razem nie można powiedzieć, żeby wykonanie piosenki było słabe, także żeby jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, opowiem dowcip, tylko najpierw łyknę wody gazowanej. Dlaczego wokaliści zespołów metalowych mają taki głos? Do widzenia.